W dzisiejszym podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich wita Państwa Łukasz Zieliński. W zeszłym tygodniu premier Indii Narendra Modi odwiedził Polskę, a także odwiedził Ukrainę. I o kontekście tych wizyt, a także o reakcjach ukraińskich i o tym, co właściwie w Kijowie ustalono, co się wydarzyło, porozmawiamy z ekspertami Ośrodka Studiów Wschodnich, Kubą Jakubowskim, Witoldem Rodkiewiczem i Krzysztofem Nieczyporem. To jest podcast ośrodka studiów wschodnich. Zacznijmy od tego jakie motywy właściwie miał premier Modi odwiedzając Kijów, w lipcu był w Moskwie. Słusznie pytasz, dlatego że ja też mam wrażenie, że to bardziej hinduskiemu politykowi zależało na tej wizycie. Mam wrażenie, że to właśnie Modi był inicjatorem tego spotkania, chociaż gwoli ścisłość, gwoli prawdy należałoby wspomnieć, że jeszcze w marcu tego roku podczas wizyty w Indiach szefa ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kuleby, to właśnie szef ukraińskiego MSZ zaprosił premiera Indii do Kijowa, więc inicjatorem formalnie oczywiście jest Ukraina, natomiast jeśli rozmawiamy sobie właśnie, interpretujemy to spotkanie i rozmawiamy o tym, jakie były rezultaty tej wizyty, to wydaje mi się, że to właśnie Indiom bardziej zależało na tym spotkaniu, i to z dosyć ciekawego powodu, ponieważ na początku lipca miało miejsce dość tragiczne wydarzenie związane z atakiem rakietowym, rosyjskim atakiem rakietowym na Ukrainę, w tym na stolicę, gdzie zostało ostrzelane szpital Ochmatyt właśnie w stolicy ukraińskiego państwa. Co było tragicznym wydarzeniem, które robiło się szerokim echem na świecie, tym bardziej, że ono nastąpiło tuż przed szczytem Sojuszu Północnoatlantyckiego w Waszyngtonie. To wydarzenie miało miejsce w tym samym dniu, w którym premier Indii spotykał się z Władimirem Putinem, czyli kierownictwem państwa, który prowadzi wojnę z Ukrainą i dopuszcza się tego rodzaju zbrodniczych ataków. Mało tego, w momencie, w którym świat obiegły zdjęcia z tego wydarzenia związanego właśnie z ostrzelaniem rakietowym szpitala, Premier Indii obejmował się z przywódcą Federacji Rosyjskiej, i to być może jeszcze nie skutkowałoby takimi stratami wizerunkowymi, no, gdyby nie reakcja prezydenta Załańskiego, który w sieciach społecznościowych opublikował zdjęcie obejmujących się przywódców Indii i Rosji z odpowiednim komentarzem, w którym stwierdził, że tego rodzaju gesty ze strony przywódcy największej demokracji na świecie, mając tu na myśli oczywiście Indie, obejmujące. Tego największego zbrodniarza na świecie, mając tutaj na myśli Władimira Putina, no, stanowi uderzenie we wszystkie wysiłki pokojowe, właśnie mające na celu rozwiązanie wojny ukraińsko-rosyjskiej. Ja nawet sobie dzisiaj spojrzałem, ten wpis uzyskał. Kilkumilionową liczbę wyświetleń, kilkadziesiąt tysięcy udostępnień, więc on odegrał jakąś rolę. Zresztą o tym, że to miało znaczenie, świadczy właśnie charakter wizyty premiera Indii w Kijowie, którą rozpoczął od złożenia kwiatów przed memoriałem poświęconym właśnie dzieciom, uciec. które zginęły. W wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Nie dość na tym. Konferencję prasową premier Indii rozpoczął właśnie od złożenia kondolencji rodzinom tych osób, które zginęły w czasie tego ataku. To jakby tłumaczy nam chęć premiera Indii do odwiedzenia Kijowa i osobiście ratowaniem swojego politycznego wizerunku, który został nadszarpnięty właśnie za sprawą no, tego niefortunnego spotkania z Władimirem Putinem właśnie w tym, sam, w tym momencie. Znaczy, myślę, że ta wizyta premiera Modiego w Polsce na Ukrainie była w pewien sposób przełomowa, bo była to pierwsza wizyta na Ukrainie na tej rangi od w niepodległości. W Polsce Chyba czwarta w ogóle premiera Indii. Tak, tak ale to była pierwsza wizyta od 1979 roku. Minęło 45 lat, odkąd premier Indy był w Polsce. Sama w sobie to jest jednak znaczące. Na Ukrainie niepodległej po 1991 roku była to pierwsza wizyta. Samo w sobie to jest sugestywne, no, jest to pewien gest istotny. Nie ma wielu przywódców globalnego południa, tego tej niejednorodnej z, z grupy państw, które. Starają się nie zabierać stron w tej wojnie. Nie było wielu, którzy do Kijowa dotarli, i to warto przywołać jeszcze choćby przywódcę Indonezji, który również do, do, do Kijowa trafił. To jest moim zdaniem istotne, bo pozwala trochę zrozumieć te motywacje stojące po, po stronie Indii. Ostatnia wizyta Modiego w Moskwie miała jednak taki wydźwięk. No, niezwykle dla niego negatywne. To było coś, co, myślę, popchnęło też trochę modiego do balansowania i wysyłania sygnałów na zewnątrz, że jednak nie przechyla się on jednoznacznie w kierunku Moskwy. Druga sprawa to raz jeszcze kwestia globalnego południa, bo myślę, że z perspektywy Indii to jest bardzo ważne, to jest też ważne z perspektywy Chin. Między Chińczykami a Indusami od wielu dekad trwa taka konkurencja o to, kto jest tym głównym głosem i liderem wśród państw Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej, nie Zachodu. Chińczycy byli bardzo aktywni dotychczas w tych wokół ukraińskich rozmowach o pokoju. Mieliśmy zresztą oddzielny podcast na ten temat niedawno. Myślę, że z perspektywy Deli pokazanie, że że Indie też mają swoje pomysły, że są aktywne w tym procesie. To jest jednak próba pokazania, że boksują w podobnej wadze. I mi się wydaje, że przynajmniej tak ja to czytam, mimo wszystko ta wizyta w Kijowie przede wszystkim miała te dwa cele wizerunkowe spełnić, bo no nie przyniosła ona jakichś wyraźnych przełomów, również w retoryce, bo mm, Parę takich gestów przyjaznych Kijowowi Indusi wykonali. Byli między innymi na szczycie pokojowym w Szwajcarii. To było takie wielkie wydarzenie, które prezydent Zeleński zrobił, żeby przyciągać do swojej wizji pokoju. Indusi przyjechali na to wydarzenie, ale nie podpisali oficjal ostatecznie komunikatu. Co pokazuje, że nie chcą się w pełni podpisywać pod tym, jak Ukraina widziałaby ten pokój i tak mniej więcej był przekaz Modiego, który mówił, że przede wszystkim chodzi o pokój, odwołał się do tak. Mahatmy Gandiego. Ale no, trudno tutaj y, oczekiwać w tym momencie po Indiach jasnego podpisania się po tej stronie ukraińskiej czy zachodniej. Natomiast no swoje głębsze y, podstawy między innymi zależności od Rosji. Indie od szeregu dziesięcioleci budowały swoją politykę. W poparciu o sojusz z Rosją, w każdym razie bliskie relacje ekonomiczne, zwłaszcza w wymiarze techniczno-wojskowym, wcześniej z Związkiem Sowieckim, a później z Rosją. I ta Rosja była postrzegana w New Delhi jako taki żelazny partner, zaufany partner, który pomogł, pomógł Indiom w kilku momentach, Ważnych w jej historii, kiedy państwa zachodnie tej pomocy odmówiły, tu chodzi głównie o konflikty z Pakistanem. Indie w związku z tym pielęgnowały tę relację przez szereg dekad. Sytuacja strategiczna zaczęła się zmieniać, kiedy w latach 90., na główne zagrożenie dla Indii zaczęły wyrastać Chiny, i te Chiny zaczęły być postrzegane jako coraz bardziej niebezpieczny rywal. Trzeba pamiętać, że mamy do czynienia z zamrożonym czy zawieszonym konfliktem granicznym, że dochodzi od czasu do czasu do starć na granicy bez użycia broni, bo takie, są, bo takie są strony przyjęły zasady. I w związku z tym Indie w coraz większym stopniu zaczęły odczuwać potrzebę. Poprawy rozbudowy relacji strategicznych ze Stanami Zjednoczonymi. To otwarcie na Stany Zjednoczone i na Zachód wynikało także z szerszych przesłanek związanych z ambitnymi programami rozwoju gospodarczego. I ten rozwój gospodarczy, wiadomo, Federacja Rosyjska nie mogła być tutaj partnerem, który dawał kapitał, technologie, rynki. To musiał być Zachód i na Zachód się, zwłaszcza Stany Zjednoczone w ciągu ostatnich 10-15 lat stawały się. Takim zupełnie niezbędnym elementem, partnerem w tym ambitnym pro, 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 projekcie rozwoju gospodarki chińskiej. I w tym kontekście wojna, atak rosyjski na Ukrainę Ukrainę sprzymierzoną de facto z Zachodem, którą Zachód popiera, i konflikt pomiędzy Zachodem a Rosją. Postawił Indię w bardzo trudnej sytuacji. Przez dłuższy okres czasu strona indyjska po prostu udawała, że w pewnym sensie nic się nie dzieje, że nic się nie zmieniło. Miała nadzieję na to, że będzie mogła połączyć kontynuację bliskich relacji z Rosją z kontynuacją z dalszego rozwoju relacji ze Stanami Zjednoczonymi, ale z biegiem czasu to stawało się coraz trudniejsze, i wydaje mi się, że to jest właśnie ten Moment, kiedy kierownictwo indyjskie doszło do wniosku, że potrzebny jest ten gest, który pokazywał, że w tej wojnie, która jest ewidentnie wojną imperialną ze strony rosyjskiej, że nie jest po stronie rosyjskiej, że jest neutralne. Trzeba pamiętać, że Indie odmówiły we wszystkich głosowaniach, które były na Radzie Bezpieczeństwa czy Zgromadzeniu Ogólnym ONZ których potępiano o, agresję i nazywano działania rosyjskie agresją Indie w tych głosowaniach wstrzymywały się od głosu, nie głosowały za i unikały generalnie potępienia Federacji Rosyjskiej, Warto, rodzin, raczej dawały do zrozumienia, że rozumieją, Motywacje rosyjskie, i w związku z tym głosiły, że to nie wpłynie w żaden sposób, nie powinno wpłynąć w żaden sposób na dalsze kontynuacje bliskich relacji z Rosją. Tu jeszcze warto wspomnieć o tym, że ta prorosyjska polityka była także tutaj tym ważnym motywem po stronie chińskiej, po stronie indyjskiej była nadzieja i taka kalkulacja, że w wypadku chińskiego konfliktu. Strona rosyjska będzie popierała Indię. Ta kalkulacja, wydaje się, zaczęła być także nawet w Indiach poddawana wątpliwość, w tym sensie, że zaczęto się obawiać, że w związku z zaangażowaniem Rosji i jej przemysłu wojennego w wojnę na Ukrainie i wojnę zachodem, nawet przy dobrej woli rosyjskiej, Rosjanie nie będą mogli zapewnić armii indyjskiej serwisu i części zamiennych. I w związku z tym też zaczęto próbować szukać jakichś substytutów, szukać sposobu dywersyfikacji, zaopatrzenia, no bo takiego scenariusza w Delhi nie mogło wykluczyć. Co właściwie ustalono? Wiemy na pewno to, to wcześniej przeglądałem, że tak samo Modi mówił, że trzeba starać się na rzecz pokoju, że powinna wojnę rozwiązać dyplomacja, że on jest za pokojem, czyli dalej ta polityka indyjska takiego... Nie udzielania się po żadnej ze stron jest. Pytanie, czy cokolwiek ustalono na tej Ukrainie? Widziałem też, że prezydent Zełański zwrócił mu uwagę, że dalej kupują rosyjską ropę. Tu też muszymy, możemy wyznaczyć jeszcze jeden powód, dla którego premier Indii postanowił odwiedzić Kijów, bo to moje z kolei osobiste wrażenie, że Induski polityk w ten sposób, składając wizytę w stolicy ukraińskiego państwa, zresztą jadąc pociągiem z Polski do Kijowa, i ta, ta metafora mi się przyda, do tego, żeby sformułować taką oto opinię, że Modi chciał zdążyć na peron do odjeżdżającego pociągu z pośrednikami, którzy chcą uczestniczyć w rozwiązywaniu konfliktu ukraińsko-rosyjskiego. No bo tak, mieliśmy już propozycję pokojową złożoną ze strony chińskiej republiki ludowej w lutym 2023 roku. Chiny przedstawiły dwunastopunktowy plan pokojowy. To do tego w czerwcu tego roku Brazylia, która razem z Chinami wydała oświadczenie, w którym prezentowała taki sześciopunktowy z kolei scenariusz, wizję rozwiązania wo wojny na Ukrainie, no, teraz już na Ukrainie i na i Federacji Rosyjskiej. Równocześnie takie państwa jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Katar, Turcja, która przecież Erdogan cały czas formuje, prezentuje, oferuje swoją osobę jako możliwego pośrednika pomiędzy Rosją i Ukrainą. Wspomnijmy jeszcze o Aleksandrze Łukaszence, chociaż bardziej humorystycznie, że też stara się pozycjonować jako potencjalny pośrednik, więc tych Ofert ze strony różnych państw, w tym wielu państw globalnego południa oferowało swoje usługi mediacyjne. Nie wiem, czy, czy my moglibyśmy w ciągu tych dwóch i pół roku, czy ktokolwiek z naszych słuchaczy mógłby wspomnieć, przypomnieć sobie, czy ktokolwiek z indyjskich polityków taką propozycję formułował, bo ja sobie nie przypominam. I mam wrażenie, że premier. Indii, starając się nie spóźnić na ten właśnie odjeżdżający pociąg z tymi potencjalnymi mediatorami, no starał się zaznaczyć swoją, swoją pozycję i swoją, swoją obecność na arenie międzynarodowej, bo to rzeczywiście jest pewnego rodzaju szansa dla państw aspirujących, dla przywódców tych państw, które wyrażają. No, takie aspiracje do globalnego przywództwa, a Indie jak najbardziej są takim podmiotem na arenie międzynarodowej, do tego właśnie, żeby podkreślić swoje, swoje znaczenie, swoje aspiracje, i temu, i temu też zresztą. Posłużyła ta wizyta w Kijowie. Ona zresztą była anonsowana na kilka dni przed opublikowaniem daty wizyty indyjskiego premiera, jako ta, która, na, na której zostanie przedstawione, zostaną przedstawione tak zwane perspektywy rozwiązania konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. I rzeczywiście podczas konferencji prasowej premier Modi formułował. Dość ładnie brzmiące i okrągłe sformułowania na temat konieczności pokojowego rozwiązania konfliktu, na temat roli dialogu, przypomniał o roli Mahatma Gandhi właśnie w formowaniu takiej ścieżki pokojowego rozwiązywania konfliktu. Bardzo ładnie brzmiące, okrągłe słowa, ale mam wrażenie, że pozbawione treści. I to zresztą jest przypadłość wszystkich tych. Planów pokojowych formułowanych przez różnych przywódców, przez różne kraje, od Chin, Brazylię, aż po y, Turcję i, i inne, które do tej pory zgłaszały się z taką inicjatywą, że one poza taką dość kwiecistą wymową no nie, no, nie, nie niosą ze sobą żadnej tak naprawdę merytorycznej y, treści. I Modi rzeczywiście uznał integralność terytorialną Ukrainy, wyraził poparcie dla dla Ukrainy w uznanych prawem międzynarodowych granicach. No natomiast, tak jak w przypadku pozostałych tych propozycji, tam brakuje nazwania rzeczy po imieniu. To znaczy, ktoś naruszył tę integralność terytorialną, ktoś brutalnie podważa suwerenność państwa ukraińskiego, no i brakuje właśnie nazwania tego podmiotu. Który to czyni. Dlatego te wszystkie propozycje, one są jakby w, sp w sposób w sformułowany, w sposób niedokończony, które nie formułują tak naprawdę ścieżki, do której ten konflikt mógłby ro zostać rozwiązany, bo bez nazwania. Rzeczywistego stanu rzeczy, a stan rzeczy jest taki, że Rosja brutalnie zgwałciła prawo międzynarodowe, atakując i dokonując zbrodni wojennych na Ukrainie. Trudno rozwiązać jakikolwiek konflikt międzynarodowy. Dlatego też ta wizyta, ona tak naprawdę okazała się dość bezprzedmiotowa. A jak reakcje ukraińskie właściwie? Reakcje ukraińskie z jednej strony doceniały fakt, że przywódca niemal półtora miliardowego kraju, jeśli chodzi o demografię, odwiedził, odwiedził Kijów i też zwracano właśnie uwagę na to, że była to pierwsza wizyta przywódcy Indii w Ukrainie, chociaż nie pierwsze spotkanie, bo Załański i Modi mieli okazję już się spotkać w, w Glasgow w 2021 roku, ale to wówczas było zupełnie inna. Inna historia związana jeszcze ze współpracą w dziedzinie przeciwdziałania epidemii COVID. Wówczas te państwa ze sobą dość ściśle współpracowały. Jeśli chodzi o wymianę szczepionek, wsparcie dla transportu różnego rodzaju sprzętu związanego właśnie z walką z epidemią. Natomiast Kijów ma interes w rozwijaniu relacji z Indiami jako kraju, który... Ma swoją wagę w relacjach międzynarodowych w krajach tak zwanego globalnego południa. Zresztą Indie pretendują do roli przywódcy właśnie w, w tej części świata. I tak jak wspomniałem o tym, że szef ukraińskiej dyplomacji jeszcze w marcu zapraszał młodego do, Ki do Kijowa, no to jednocześnie wystosował zaproszenie do udziału w szczycie pokojowym w Szwajcarii, który odbył się w czerwcu tego roku. Właśnie w tym celu, aby Indie odegrały tam znaczącą rolę jako państwo, które. Aktywnie angażuje się w proces rozwiązania konfliktu, w proces mediacji pomiędzy Rosją i Ukrainą. No, wówczas Indie nie skorzystały z tej okazji, bo na szczyt w Szwajcarii, w którym omawiano właśnie formułę pokoju, rozwiązania konfliktu na warunkach ukraińskich, pojawił się zaledwie wiceminister do spraw zagranicznych Indii. Dość niski status delegacji, bo oczekiwano, że będzie to spotkanie na szczeblu przywódców państw. No i nie dość na tym, Indie nie zdecydowały się na podpisanie komunikatu końcowego. I to też jest, to też jak gdyby miało swój wyraz właśnie w tym, w tym rozczarowaniu, któ, które, któremu dał wyraz kolejny prezydent Zelenski, kiedy komentował spotkanie Władimira Putina z premierem Indii. Obecnie ukraińska dyplomacja stara się o zorganizowanie drugiego szczytu pokojowego, w którym właśnie miałby brać udział również delegacja rosyjska. To jest jakby warunek nie tylko zresztą Indii, ale pozostałych krajów tzw. globalnego południa, które formułują różnego rodzaju scenariusze odnośnie rozwiązania tego konfliktu, ale zastrzeżeniem, że w, tym, w takim spotkaniu miałby być również obecna. Delegacja z Moskwy, więc na tym drugim szczycie Ukraina dopuszcza udział Rosjan, i w związku z tym liczy także na to, że, że w tym przedsięwzięciu wzięłaby udział delegacja z Indii, dając tym samym przykład innym krajom do tego, żeby poparły formułę pokoju załońskiego czyli rozwiązania konfliktów zgodnie ze statutem ONZ, zgodnie z prawem międzynarodowym, uwzględniając konieczność zachowania integralności terytorialnej, również skazania zbrodniarzy wojennych za te czyny, które zostały popełnione na terytorium Ukrainy. Z tego powodu Indie są istotnym krajem, z którym Ukraina chce współpracować, na której Kijowowi zależy na tym, żeby te relacje się rozwijały. Jest jeszcze jeden istotny czynnik który mam wrażenie on umyka osobom które obserwują relacje międzynarodowe w Polsce we wrześniu 2023 roku kiedy Zwoeński na forum ONZ prezentował właśnie założenia formuły pokojowej tam między innymi oprócz tego że wskazał wówczas że ze względu na blokadę granicy Polsko-ukraińskiej władze w Warszawie sprzyjają Rosji, co odbiło się szerokim echem w naszych mediach i mam wrażenie, przysłoniło dalszą treść tego komunikatu, który wówczas wyrażał Załański. No to właśnie chciałbym zwrócić uwagę na to, że, że wówczas ukraiński przywódca wyłożył taką propozycję, zaoferował reformę organów decyzyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych która miałaby polegać właśnie na dokooptowaniu do Rady Bezpieczeństwa przedstawicieli krajów tzw. globalnego południa. Mając na myśli w tym, w tym względzie również Indie, blokowanie przez Federację Rosyjską chociażby stworzenie Trybunału Międzynarodowego, który umożliwiłby ukaranie kierownictwa politycznego odpowiedzialnego za zbrodnie wojenne na Ukrainie. No jest niemożliwy właśnie ze względu na to, że Rosja dysponuje prawem weta w tym organie. Dlatego też Ukraińcy przedstawili właśnie taką ofertę reformy organów decyzyjnych ONZ, który byłby bardziej nie tylko decyzyjny i sprawczy, ale również w bardziej... Sprawiedliwy sposób reprezentowałby społeczność międzynarodową, dokooptując właśnie kraje tak zwanego globalnego południa do Rady Bezpieczeństwa, w tym Indie. I to wydaje mi się, że to był istotny czynnik, który dawał podstawę, był takim wspólnym mianownikiem, na którym Ukraińcy i, i przedstawiciele elity politycznej w Indii mogliby znaleźć porozumienie. Czy Indie są przerażone tym coraz większym związkiem między Chinami a Rosją? Ja sądzę, że ta motywacja, relacja związana z tworzeniem równowagi, przeciwwagi dla Pekinu, to jest jedna z głównych sił napędowych dzisiejszej polityki w takim wymiarze strategicznym indyjskiej. Myśmy z Witoldem mieli przyjemność na początku roku rozmawiać w Delhi o sprawach z tym związanych: Chiny i Rosja. Rosja jako taka. Mam wrażenie, że. Rośnie nerwowość związana z zależnością od Rosji. To nie jest optymalna sytuacja, mm -hmm. gdzie 60-65% uzbrojenia indyjskiego jest wciąż sowiecka albo rosyjska gdzie w przypadku konfliktu to od rosyjskiego serwisu i części zamiennych będzie zależeć powodzenie Indii. Jest to coraz bardziej niewygodne no, z powodu pewnych i chyba dostrzeganych w Delhi obiektywnych przemian, tego, że Rosja jest ewidentnym mocarstwem schodzącym, to tak zczytuję w pamięci, zachodzącego słońca, trochę nieprzewidywalnym, tym niemniej, to jest trochę paradoksalne, jest wiara w to, że Rosja w jakiś sposób słabnie, że ta treść tych relacji odparowuje powoli. Ale z drugiej strony, tym głównym punktem, który przesłania wszystko inne, ja mam takie wrażenie w polityce Delhi, jest, są relacje z Chinami. W poczuciu tego, że no takim priorytetem absolutnym powinno być przygotowanie na konflikt dwustronny. Z Chinami, czy to graniczne, czy jakieś inne związane z oceanem indyjskim. I tak naprawdę taka jedno, jednoczynnikowa trochę polityka, której podporządkowane są wszystkie inne, sprawia, że wciąż żywa jest ta wiara w to, że Rosja może być przeciwwagą, tak, z punktu widzenia Indii oczywiście, a Indie dla Rosji. W tym, co sądzę, staje się coraz większym konsensusem i na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych, w Europie, w Japonii, tego, że Rosja z Chinami jest splątana niezwykle ciasno i trudno to będzie rozplątać chociaż nie jeden próbował. Natomiast ta wiara w dali cały czas jest żywa. Czy te wizyty Modiego odbiły się jakoś echem w Pekinie albo w Rosji? W Rosji przyjęto raczej taką taktykę bagatelizowania tego i interpretowania tego jako swego rodzaju, no, taką, taki gest indyjski, mający na celu pokazać, że Indie właśnie prowadzą politykę niezależną, że to jest taki gest pod kątem Amerykanów, jakby strona rosyjska wyraża zrozumienie, że że Indie nie będą psuć sobie w filmie relacji z Rosją, relacji z Amerykanami, w związku z tym robią coś, żeby nie blokować swoich relacji z Stanami Zjednoczonymi, ale jednocześnie, i to zdaje się mają rację obserwatorzy rosyjscy, że nie będzie to oznaczać, że Indie będą w jakiś sposób ograniczać swoje relacje z Rosją, że właśnie w pewnym sensie paradoksalnie ta, ta, tego typu wizyta i tego typu gest pomoże im utrzymać tę politykę kontynuacji relacji z Rosją i, i tą politykę niekrytykowania publicznego Rosji i zajmowania takiego stanowiska neutralnego, które, które w, w ostatecznym rachunku jest dla Rosji korzystne. Tak? To znaczy, to, że taki kraj jak Indie nie głosuje na Radzie Bezpieczeństwa, nie krytykuje, nie określa tego tej polityki rosyjskiej agresywnej nie oskarża Rosji o łamanie prawa międzynarodowego, no jest, jest, jest dla Rosji korzystne. A jednocześnie, i to jest kluczowa sprawa, kontynuuje, podtrzymuje relacje gospodarcze. Nie przyłącza się w ten sposób do sankcji. To jest tutaj kwestia najważniejsza. A cała reszta jest mniej ważna. Więc tak długo jak Hindusi będą kontynuować swoją politykę dotychczasową, to, 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 co robią, w pewnym sensie, żeby to ratować, to jest przyjmowane w Moskwie z pewnym rozumieniem. Natomiast wizytę do Polski w ogóle media rosyjskie miały, miały tendencję do tego, żeby ją potraktować w sposób kompletnie marginalny i, i, i opisywano ją po prostu jako taką... Kwestie, kwestie koniecznego przystanku na drodze do Kijowa. Tak? Wiadomo, że przez Polskę mhm. trzeba lecieć, w związku z tym, Modi w pewnym sensie nie mógł nie polecieć do Polski. Trzeba powiedzieć, że ta wizyta jest jednak efektem bardzo długich zabiegów. Sami Indusi podkreślali bardzo wyraźnie, że to są dwa równorzędne cele przyjazdu do Europy tym razem. Zresztą, i tutaj rozwinę tylko krótko, w tej całej dużej układance strategicznej, o której mówiliśmy. My też potencjalnie możemy odegrać pewną rolę. Sam Modi podkreślał to przyjeżdżając do Polski. Polska, znając oczywiście proporcje w skali wyzwań strategicznych Indii, ale Polska posiada, tak jak inne kraje Europy Środkowej, pewne szczególne aktywa, które są dla Indii interesujące. Przede wszystkim dysponujemy doświadczeniem derusyfikacji. Sowieckich i rosyjskich technologii wojskowych. Modernizacji techn różnych systemów uzbrojenia pochodzących ze Związku Radzieckiego, niezależnie od Rosjan. To jest coś, co dla, dla Indii od wielu lat jest bardzo interesujące, więc chciałem go podkreślić, że, że trudno to mówić wyłącznie o, o przystanku. Widziałem w gazetach hinduskich komentarze, które w pewnym sensie były bardzo pochlebne dla, dla nas, tak? bo to była taka okazja. To widzę, że, że część obserwatorów hinduskich i analityków jakby dostrzegła Polskę. Tak? Tam w tych artykułach była mowa o tym oznaczeniu Polski jako regionu kraju, jako kraju, który tam stabilnie się rozwija od 30 lat, ma wzrost gospodarczy, odnosi sukcesy i jest takim no, ciekawym, potencjalnym partnerem. Tak? I jest także taką furtką, bramą do, do, całej, do całej tej strefy Europy Środkowo-Wschodniej. Z którą, I tu, jakby samokrytycznie, część tych analitków pisała o tym, że Indie tutaj no, mają pewne, pewne zaniedbania, że rozwi w ogóle przegapiły pewną, pewną, pewną pewne elementy rzeczywistości, tak? tradycyjnie koncentrowały się na Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, a tu y, pojawiły się potencjalnie, no oczywiście ze wszystkimi, y, chodzi oczywiście, o, ale, ale ciekawi partnerzy których no, w pewnym sensie tutaj Polska symbolizowała. Natomiast e, zgubiliśmy wątek reakcji Pekinu na tę e, wizytę. Oczywiście też e, uwagę propagandy chińskiej przede wszystkim szukała wizyta w Kijowie. I e, moim zdaniem ta, to podejście, znów e, klucz do niego leży w tym, tej konkurencji o to, kto będzie przewodził w tych państwach niezachodnich, e, bo z jednej strony ta chińska propaganda, no, próbowała z pewnym przekąsem pokazywać, że to jest głównie symboliczny gest, że Indie były zmuszone, żeby naprawić nadszarpnięte relacje z Zachodem, ale tak naprawdę, że to nie przyniosło żadnego postępu w rozmowach pokojowych. No, w domyśle, ponieważ to my, Chińczycy, dużo lepiej sobie z tym radzimy. Wręcz widziałem taki artykuł mówiący, że no Modi tam pojechał, ale yy, Zeleński postawił mu pewne warunki, których Modi nie mógł spełnić, to yy, śmieszne jest to, że te same warunki Zeleński postawił również Chińczykom i, i również i oni się czuli równie nieprzyjemnie. W tym chodzi o to, że ta formuła pokojowa Zeleńskiego różni się znacząco od tego, co proponowali Chińczycy. Jest bardzo określona no i zbyt antyrosyjska dla zarówno Chińczyków, jak i wydaje się hindusów. Co nie zmienia faktu, że nie omieszkali Chińczycy w oficjalnej propagandzie jakby zbagatelizować wszelkie uzyski Indusów, co moim zdaniem pokazuje bardzo dobrze, że myślą o tych rozmowach wokół pokoju. Przede wszystkim w kategoriach pewnej konkurencji z, z Indiami o to, co nie Zachód myśli o tej wojnie. Wczoraj czy przedwczoraj premier Modi zadzwonił do Putina i między innymi, sądząc z transkryptu oficjalnego komunikatu o rozmowie wydanym przez Kreml, rozmawiali także o jego wizycie w Kijowie i sądząc z wymowy tego komunikatu, to jest troszkę taka kremlinologia stosowana, bo te komunikaty mają swoją konwencję, nie o wszystkim się pisze nie o, albo różne rzeczy się przedstawia bardzo różnie, ale, ale można, można pewne rzeczy próbować wnioskować nawet z tonu, w jakim ten komunikat jest utrzymany. I wydaje się, że doszło do pewnego, do pewnej różnicy zdań między Panami. W kwestiach wojny ukraińskiej, co znowu też nie jest tajemnicą, to znaczy, bo, bo, bo w komunikacie było powiedziane, że Władimir Putin wyłożył jeszcze raz swojemu indyjskiemu koledze i partnerowi powody Rosji, jej stanowisko i tak. No, Jeśli by Modi rozumiał i jakby wszyscy panowie zgadzali się, to nie byłoby tak potrzeby jeszcze raz przedstawiania mu stanowiska rosyjskiego. Ja myślę, że Hindusi próbują łagodną perswazją przekonać, no bo dla nich ta wojna jest ewidentnie jest problematyczna. W związku z tym próbują namawiać stronę rosyjską do tego, żeby tę wojnę próbowała zakończyć, ale nie są gotowi. Problem że Nie są gotowi nic zrobić, żeby wywrzeć nacisk tak, na stronę rosyjską. I chyba tak polityka będzie dalej kontynuowana. Jedyna rzecz, którą, którą Hindusi trochę robią, to jednak rzeczywiście. W pewnych kwestiach, jeśli obserwujemy relacje indyjsko-rosyjskie w ostatnich dwóch latach, to pewne, pewne rzeczy zostały jednak zawieszone. Tak? Były pewne w 2021 roku, podczas ostatniej wizyty Putina w Indiach, doszło do podpisania szeregu umów, które miały budować instytucjonalne formy tego partnerstwa strategicznego, tak to się nazywa w, w języku dyplomatycznym, tak tę stronę określały relacji rosyjsko-indyjskich. I te, te różne ciała konsultatywno, takie doradcze, które miały być powołane, one nie, one nie zostały powołane w końcu. Nie spotykały się tam. Miał być powołane taka format 2 plus 2, czyli re coroczne regularne spotkanie ministrów obrony i. i, i i spraw zagranicznych, to się ten, ten format nie zafunkcjonował. Podpisano porozumienie o tym, że floty, okręty flotu obu państw mogą korzystać z, jakby z bazy i z infrastruktury wzajemnej. To też zdaje się, nie, to też nie weszło, do, nie weszło w życie. Hindusi troszkę ten tę ten, ten swoją tendencję do tego, żeby pogłębiać te relacje i zacieśniać, one zostały troszkę zamrożone, tak? To, to, to było widać. Pytanie jest za wcześnie, żeby powiedzieć, co będzie po, tych, po tym wizycie, bo ta wizyta stronę, przynajmniej przez stronę rosyjską, bo sądzę, że właśnie będziemy, no, jak już przyjechał no, no Modi, a miał przyjechać wcześniej, tak? bo te, te wizyty na szczycie, które przez 20 lat co roku się odbywały, one po 2021 roku zostały zawieszone na dwa lata. To znaczy, Modi nie przyjechał, dopiero dopiero w 2024 roku przyjechał do, do, do Moskwy. I, i retoryka była taka, że teraz no jakby te kwestie zostały. No, strona rosyjska to przedstawiała tak, że tutaj strona hinduska trochę się wahała, ale teraz znowu będziemy nadal, ta, 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 będzie nowa dynamika. Za wcześnie, żeby powiedzieć. To mogę tylko na koniec dodać, że zapewne kolejny akt tego dramatu zobaczymy w październiku, w czasie szczytu BRICS w Kazaniu, gdzie wszyscy aktorzy dramatu się pojawią. Będzie tam i Putin, i e, Xi Jinping, i. I y, oczywiście Modi. I sądzę, że wówczas również kryminologia, połączona z high logią połączonym z czytaniem z polityki indyjskiej pozwoli nam dalej spekulować, co się w tym strategicznym trójkącie dzieje. Mi się wydaje, że y, jednak to on, ten trójkąt Chiny, Rosja, India, jest kluczem do zrozumienia tego, co. I dlaczego powiedział Modi, zarówno w Kijowie, jak i w Warszawie? Bardzo dziękuję za rozmowę, a Państwa zapraszamy na kolejne odcinki podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.